Weź to, pan profesor, szatan, diabeł ma 6000 lat doświadczenia działalności. Pan profesor, każda zakonnica z takim panem profesorem, chciała by mieć współudział. Dziękuję. Zapraszamy do współpracy. Instytucji międzynarodowej organizacji Dyna Morskiego, kandydatem także z list Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wrocławskiego z pozycji numer 7 w nadchodzących wyborach parlamentarnych. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Jacka Ozdobę, radnego Rady Miasta Warszawa. Witam serdecznie pana i pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony. Na wieki wieków, amen. Proszę pana, nie tylko prezydent Warszawy, ale także Płocka wspiera osoby, które są związane z hejterskim profilem Sok z Buraka. Dokładnie tak. Pozdrawiam Radę Słuchaczy. Przed prokuraturą okręgowej w Płocku przed chwilą złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana prezydenta z Platformy Obywatelskiej Andrzeja Nowakowskiego. Mianowicie 20 września 2018 roku, czyli w okresie najgorszej, można powiedzieć, gorączki wyborczej, kiedy Sok z Buraka, czyli ten profil atakujący mową nienawiści, żebłoszczyzna, politycy Prawa i Sprawiedliwości, ojca dyrektora, wiele innych osób, które zajmują się wspieraniem działalności publicznej, nabierał wręcz czerwonego koloru. I 20 września pan prezydent Nowakowski przyznał decyzją swoją w trybie bezprzetargowym lokal na rzecz stowarzyszenia. Stowarzyszenie, które się nazywa Wolne Miasto Płock. I to stowarzyszenie, na czele tego stowarzyszenia stoi pan Andrzej Szuliński. Pan Andrzej Szuliński, który deklaruje się jako właściciel, czy jako osoba, która prowadzi, uwaga, Sok z Buraka. Czyli właśnie ten profil. Ten lokal został przyznany na specjalnych zasadach temu stowarzyszeniu, w którym w władzach zasiada urzędnik, na przykład pana prezydenta Nowakowskiego. I te osoby nie kryją swojej wręcz wrogości do wszystkiego, co jest związane z patriotyzmem, z religią, z władzą, czy ewentualnie z określonym ośrodkiem politycznym. Ja byłem wielokrotnie atakowany przez ten profil, pan minister Patryk Jaki także. Polegało to na tym, że wypuszczano tak zwane fake newsy, czyli nieprawdziwe informacje, które się bardzo ciężko dementuje. I te informacje polegają na tym, że pisano rzekomo nasze cytaty, które się rozpowszechniały. No i z przykrością muszę stwierdzić, że to miało bardzo duże pole rażenia. I co się okazało? Pan Andrzej Szuliński, szef tego stowarzyszenia, dostaje lokal i jest w międzyczasie również właścicielem spółki, z prezesem spółki, na którą jest zarejestrowany telefon, można powiedzieć, bohatera, który się reportażuje pana Mariusza Kozak-Zagozdy, pracownika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, który, jak wiemy z informacji medialnych, tworzył Sok z Buraka i jest pracownikiem urzędu pana prezydenta Trzaskowskiego. Czyli w Warszawie mamy osobę, która pracuje w urzędzie, ma wynagrodzenie od nas wszystkich, od mieszkańców, a z drugiej strony mamy prezydenta zakonnicę na Saskiej przy Holandii, że ten szatan jest wszędzie. No tak, ale przecież te zakonnice z tym profesorem 6000 szatanem to mają do czynienia. I one umieją się dogadać. Przecież to jest kraina paryzejska i saduceuszowska. Modlą się pod figurą diabła, mają za skórą, modlą się na pokaz. Tutaj mamy przykłady, Boże, żywe przykłady mamy. Z prokuratury mamy, na żywca, na świeżo. Modli się pod figurą diabła, ma za skórą. Kto? A no właśnie. To jest przekroczenie pewnej granicy. To ma nic związanego z demokracją. Wcześniej mieliśmy także, proszę pana, do czynienia z Inowrocławiem, a zatem powtarza się ten mechanizm mówiący, że to ratusze miejskie, bardzo często te ratusze, które są kierowane przez działaczy Platformy Obywatelskiej, no stają się swoistego rodzaju farmami troli, którzy poprzez intensywne zaangażowanie w sieci, poprzez ten tak zwany hejt, próbują w dalszym ciągu w sposób bardzo nieuczciwy uczestniczyć w tym życiu społeczno-politycznym.
Dokładnie tak. W 2013 roku, jak była akcja referendalna dotycząca odwołania pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, czy właściwie zalążki tej akcji, wyszedł mail skierowany do Wiadomości lidera listy PoKo w Okręgu Płockim, pana Marcina Kierwińskiego, i w tym mailu w treści czytamy, w jaki sposób tworzyć hejt i tworzyć atak na wszystkich, którzy chcą odwołania ówczesnej pani prezydent. Więc można powiedzieć, że to zjawisko coraz częściej okazuje się, że gdzieś się pojawiało w ratuszu. To, co ojciec wspominał, czyli mamy Inowrocław, mamy Płock, mamy Warszawę, mamy jedną z dzielnic w Warszawie. Pytanie, co dalej? No te pytanie dzisiaj stawiali warszawscy radni. Kto jeszcze z prezydentów tego typu zagrywki toleruje? To jest niedopuszczalne, tak nie wolno postępować w demokracji. Drugi bulwersujący temat i także temat bardzo aktualny to rzeczywiście awaria Czajki. No i drugi element bardzo przykry, który dochodzi do tej całej afery, katastrofy ekologicznej, to odpady, bo wiemy, że problem Czajki rozpoczął się znacznie wcześniej. No i odpady z oczyszczalni Czajka były wywożone do różnych województw i po prostu tak zwyczajnie wyrzucane w różnego rodzaju obszary niezagospodarowane. To kolejny obszar, który jest niewłaściwy, czy decyzje władz Platformy Obywatelskiej pokazują ich nieudolność. Z jednej strony mamy doprowadzenie ścieków do oczyszczalni, system nie działa. Z drugiej strony mamy oczyszczalnie, spalarnie osadu, które są jakby podczas procesu oczyszczania wody, są to osady i te osady powinny być spalone. Ta oczyszczalnia w 2013 roku została oddana do użytku. Prawie połowa okresu jest problem z awarią tego systemu, ten system nie jest sprawny. Kosztowało to 700 milionów euro. 700 milionów euro, czyli olbrzymia kwota, ale do tego jeszcze dochodzi kwestia wywozu, czyli pewna dalszy brak monitorowania, co się dzieje z tym. No to oczywiście mam nadzieję, że będzie przedmiotem badań prokuratury. Dzisiaj była w tej sprawie konferencja wiceministra, który o tym wspominał, że to powinno być zostać zweryfikowane, ale nie, jeszcze jeden fakt niepokoi. Jeżeli ktoś, wydaliśmy wszyscy 700 milionów na spalarnię osadów, a mimo to władze Warszawy korzystają z firm, które wywożą te odpady, no to po co nam ta spalarnia? Dlaczego kupujemy tak drogie, robimy tak drogie inwestycje, a mimo tego z tego nie korzystamy? Czyli miasto po raz kolejny traci. Mamy sytuację z tym zrzutem kontrolowanym, tak zwany. No, skontrolowany zrzut, który oznacza, że mieszkańcy Płocka się obawiają o to, w jaki sposób będzie wyglądała ich woda w kranie. Czyli widzimy, że Warszawa zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny wobec nawet małych miejscowości, o czym dzisiaj informowali samorządowcy. Wywóz nieczystości w niekontrolowany sposób. Zrzut wody, a jaki to problem dla pana prezydenta? No przecież ta woda wypływa z Warszawy. No, niech się martwi prezydent Nowakowski, który to lekceważy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy, że Platforma Obywatelska naprawdę katastrofa pogania katastrofę i idzie za tym w tle jeszcze hejt. Mają czas na hejt, mają pieniądze na hejt, na strefę relaksu, mają czas na ataki na nasze świętości, a nie mają czasu na to, żeby się właściwie zająć tym, co do nich należy, czyli zgodnie z kompetencjami. I w tym kontekście także trzeba zaznaczyć i podjąć temat dotyczący jakże niebezpiecznych zapowiedzi podejmowanych przez obozy Platformy Obywatelskiej i tych różnego rodzaju tak zwanych koalicjantów, którzy zapowiadają od czerwca, od porozumień czerwcowych wypowiedzianych w Gdańsku, że powinno państwo polskie pójść w stronę federalizacji samorządów, a zatem w tych konkretnych przypadkach, o których mówimy, jeżeli samorządy byłyby rzeczywiście swoistego rodzaju autonomiami, nie byłoby interwencji państwa, chociażby tak jak to miało miejsce w przypadku Czajki, no to mielibyśmy z jeszcze większą katastrofą do czynienia, więc pytanie zasadnicze, no, do czego zmierza Platforma Obywatelska? Myślę, że tak naprawdę to są tylko zagrywki hasłowe. Ja nie umiem odpowiedzieć, co jest ich programem. Wiem na pewno, że po wyborach ideologia będzie najistotniejsza. To zresztą powiedział pan Grupiński, że teraz można mówić co innego w Świebodzinie, a co innego w Warszawie, czy w innych miastach, czy Płocku, a co innego w moich miejscowościach. Czyli widzę, że strategia jest związana z takim prowadzeniem wyborców w błąd, a po wyborach no, zastanawiam się, co dalej z tym zrobić. A to, o czym ojciec wspominał, to jest bardzo ważne, ponieważ to mamy do czynienia po pierwsze z propozycjami, które są niekonstytucyjne, a po drugie mogłyby się okazać katastrofą, gdybyśmy byli w tej chwili w tym systemie, który jest proponowany. Bo co by się działo z mieszkańcami Mazowsza, z Wyszogrodem, z Płockiem i z innymi rejonami,
jeżeli by nie było interwencji wojewody administracji centralnej. Przecież włodarze sobie nie potrafią poradzić. Przecież to włodarz, samorządowiec zawiódł, a musiał zareagować rząd. To rząd wybudował tak zwany bypass i to rząd wspomaga działania, które mają na celu zmniejszenie tego wszystkiego, co jest wynikiem złego zarządzania spółkami czy miastem. Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymamy rękę na pulsie. Będziemy chcieli także informować na bieżąco słuchaczy Radia Maryja o tym, co na bieżąco dziać się będzie w kontekście tak zwanego soku z Boraka, czyli hejterskiego profilu, a także i oczyszczalni Czajki. Pani Jacku także startuje w tych nadchodzących wyborach parlamentarnych. Startuje z okręgu 16, to jest Płocko-Ciechanowski, Sochaczewski, wyjątkowe miejsce, bo miejsce związane z Maksymilianem Kolbe. Nie pokalam moje rodzinne strony. Rejon bardzo tradycyjny, religijny i w sercu mi się raduje, jak jeżdżę i widzę w małych miejscowościach piękne kapliczki, ludzi, którzy rozmawiają o tym, co jest ważne, a nie zajmują się tym, co często wydaje się Platformie Obywatelskiej jest najistotniejsze, czyli ideologia. Zajmują się rodziną, pracą i to właśnie chciałbym z nimi jutro.